Cześć, tu Gurtank i wracamy do Painkillera Reload. Dziś zmierzymy się ze strażnikiem z ruin, albo raczej Torem, tak jak to było kiedyś. Mam na niego minutę 20. Muszę dodać także, że powtórzyłem autostradę do piekła. Jest ona znacznie przyjemniejsza, przynajmniej w Reloadzie. Aby zebrać wszystkie sekrety i znajdźki, których nie mogłem zebrać z racji wymagań do karty, jaka jest na tym poziomie. Przy okazji znalazłem też bardzo, bardzo ciekawą znajdźkę. Otóż kolejną figurkę, a w miejscu, gdzie jest ta figurka, jest także komputer, a na ekranie tego komputera jest bardzo, bardzo ciekawa grafika nawiązująca do całej serii Painkillerów. Dobra, wracając do ruin, musimy tutaj sobie ustawić dość ciekawe karty. Nawiasem mówiąc, boss okazał się tutaj o wiele łatwiejszy niż się spodziewałem, naprawdę. Może dlatego, że karty są o wiele silniejsze. Także wzięliśmy sobie dwa razy dłuższy czas kart i podwójne użycie kart. A także furię i spowolnienie czasowe, wiadomo, standard. Można by było wziąć przodowanie, ale moim zdaniem spowolnienie i furia to jest optymalna opcja. No oczywiście zwiększone HP-ki po staremu. Mamy na niego minutę 20. Będzie to dość łatwe wyzwanie. Potrzebujemy tylko bardzo szybko się za amunicję zabrać i praktycznie mamy bossa z głowy. Ponieważ z miejsca możemy użyć kart. To niech nam się gościu dobrze ustawi. Potrzebujemy jakiejś broni, której pociski dość szybko lecą do tego młota. On nie może go użyć. Nie możemy pozwolić, aby nim się zamachnął. Cholerne gruzy. Ajajajaja. Tego właśnie nie widziałem na tym poziomie. Przeklęte gruzy będą nam blokowały przestrzał. Jak będziemy mieli pecha, tak jak ja teraz. O, w gruzie właśnie byłem. Dobra. Co mnie zabiło? Co mnie zabiło? Nie mam pojęcia. No, zdziwiło mnie to, bo wcześniej za jednym podejściem udało mi się tego bossa ubić, to bez większych trudności. A tutaj właśnie mam problemy, bo gościu mi się bardzo źle ustawia do walki. Drugi gruz. Gruz mi blokuje już. Ale co mnie ubiło tak szybko? Nie mógł to być on. No właśnie, o to mi chodziło. On nie może się zamachnąć tą bronią, bo ta broń jest podczas zamachu nietykalna. I to jest ogromny problem. No i oczywiście gruz. Dużo czasu będziemy tracili na te jego uderzenia. Mój błąd, za blisko się trzymam, żeby on pozwala mu to robić. Dobra, i przegraliśmy. Co ja robię? Z nerwów. Już karty nie będzie. Powinniśmy za jednym pode... No, dobra. Resetujemy. Ajajajajajajaj. Co się dzieje? Musimy go trzymać na takim półdystansie. Nie możemy pozwolić na to, aby był za blisko ani za daleko. Jak będzie za daleko, to sobie naprawi młot. Jak będzie za blisko, to będzie nim napierdzielał nas. A my nie będziemy mogli nic mu zrobić. A on będzie spamił tym młotem, uwierzcie mi. Jak tylko będzie miał okazję, to będzie nim strzelał w kółko. W tą ziemię. No jajajajaj, gruzy, gruzy. No i mówiłem, no nie pomaga czasem nawet oddalenie się od niego. Boże! Zapomniałem o skoku. No właśnie. Oddalić się szybciutko.
Zniszczyć młot. Bez młota to będzie easy fight. Dobra. Mhm. Koniec amunicji. No przecież to jest żałosne. Dobra. Podskoczył ostatni raz i odszedł z tego świata. Odbiściliśmy się w czasie. Poszło mi trochę gorzej niż przypuszczałem, bo źle się w dystansie trzymałem. Karta to oczywiście żelazna wola, która działa tutaj, widzę, zupełnie inaczej. Tutaj ona równa każdy damage do 1 HP, czyli nie będziemy nietykalni, ale będziemy trafić sili zawsze 1 punkt zdrowia. To też jest przydatne, ale karta dość droga. Teraz czeka nas zamek i ciekawi mnie, jaka tu jest misja. Tak, twórca się zlitował i zmienił specjalnie misję w zamku. Jak wiecie, tu była misja nie zebrać żadnych obrażeń na całym poziomie, co było według mnie przesadzone. I w wielu modach się tego trzymali ślepo. A tu mamy po prostu odnaleźć wszystkie święte przedmioty, co już dla mnie jest wielkim plusem. Już wolę ganiać po tym klimatycznym zamku, szukać tych przedmiotów, niż sejwować i repetować całe miejsca na tym poziomie. No cóż, z tego odcinka to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia. No i cześć.